Dzień, dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Backpack Hero. Jak co jakiś czas się to zdarza. I cóż, jeśli kojarzycie w jakich okolicznościach wrzucam odcinki, no to pewnie wiecie, co się stało. No to już nowy update i tak, jestem świadom tego, że minął mnie Halloweenowy, ale trudno się mówi. A konkretnie nowa postać kolejna, więc jej, super, czy coś i... No. Na wstępie powiem tylko, że zobaczyłem, że jest przecież continue i mam tu jakieś podejście. Dosyć stare, jak widzicie, z tego tutaj, nie pamiętam, jak się nazywał. Ale tak ogólnie z tego, który można było grać sobie na instrumentach, żeby oszarowywać wrogów na naszą stronę. Zaraz zobaczymy jego nazwę przy okazji, to był Stashel. Tak, i widać, że też dostał skina. Ale dzisiaj nim się nie będziemy zajmować. Dziś sprawdzimy sobie poczet. Czegoś tak, chyba tak najłatwiej przeczytać. Ale no mniejsza teraz z tym. Nowa postać. Jak działa? Przekonamy się. No, dzisiaj, bo to jest chyba pierwsza postać, o której nawet nie słyszałem, że ma zostać wydana. Bo tak, te wszystkie, co akurat kojarzyłem jako taką, że będą kiedyś. Ale tak, no dzisiaj właśnie poczet, czy jakoś tak wychowana, albo wychowany, ciężko stwierdzić, że chyba wychowana, patrząc na wygląd bardziej, w lochu przez rodzinę krabów pustelników. Jest dużo bardziej komfortowo ze swoimi zwierzętami niż z obcymi. Okej. Okay. Rozpoczynamy w takim wypadku. Powinno to być z... jak to się nazywa? Z samouczkiem? Nie ma żadnego samouczka? Nie no, bo... Niby właśnie miał być jakiś samouczek. W takim wypadku, dobra, idziemy do krypty, no i zobaczmy, co z tego wyniknie, bo... Na razie zapowiada się normalna postać, bez żadnych specyficznych cech. Okej. Okay. Będziemy walczyć znowu z tym kurczakiem. I... Pszczoła i Ratwolf. To możemy iść zwalczyć, chociaż jeśli byście pozwolili, chciałbym trochę to ściszyć. Tak dla mnie jest zdecydowanie za głośno. Więc tak, no. Idziemy, no i zobaczymy, co z tego wyniknie. Zwoje zwierzaki do twojego plecaka kosztuje jednej energii. Podrap? Czemu mi się wydaje, jakby to było domyślne to od tej, jak to się nazywa? No, od... Brakuje mi teraz słów. Od pierwszej w ogóle postaci całkowicie. Jakbyśmy po prostu dostali jej zestaw z takim mini plecakiem. Bez mechanik, który powinniśmy mieć na tą postać. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Ale tak, a może tak też jest. Jak mówię, nie wiem. Przekonam się o tym za jakiś czas. Mhm. A nie, dopiero teraz się coś pojawi. Okej. Okej, dziwne, że w ten sposób zdecydowaliście, ale tak. Kiedy poczet leveluje, czy jakaś tam prosta postać, sami znajduje nowego zwierzaczka, który może jej pomóc, tak najlepiej przetłumaczyć. Każdy zwierzak ma swój własny plecak i własne specjalne efekty. Kliknij na zwierzaka, by zobaczyć kształt i rozmiar ich plecaka. Bądź pewien, czy przypilnuj, żeby dobrze to przeczytać. Każdy zwierzak ma inne umiejętności i w ogóle wszystko. Okej. Okay. W takim wypadku, co tu mamy? Big Dinky. Wzywa zwierzaka, jak tylko użyjemy. Zaczyna z dwoma energiami i 16 życia. Okej, okay, czyli taki chyba po prostu. I wow, duży plecak faktycznie. Potem tu mamy Deli. Jak na razie trochę fuj, bo same robaki, ale okej. Okay. Ma energii, 20 życia i... Przyjaciele na przodzie dostałem 4 bloku, okej. Okay. A tutaj jest Wespi, która ma 1 energii, 14 życia. Przy przywołaniu daje 8 trucizny. Okej. Okay. Dobra, wezmę takiego zwierzaka.
Tylko co ciekawe, wzięcie zwierzaka zajmuje miejsce w plecaku. A dobra. A, teraz mamy jeszcze normalny plecak, jako tako. Chyba nie rozumiem do końca, jak to miałoby działać, ale dobra. W takim wypadku pozwólcie, że tak to zrobię. Tylko zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Aha. Nawet nie mogę tego wsadzić do własnego plecaka. Nie ma co się dziwić, czy byłoby dziwne, ale dobra. Czyli tarczy też nie wsadzę. Nie musiałbym wsadzić, dajmy to, miecz. Rzeczy. Dobra. I teraz są tu jeszcze, mamy wielkie szczęście, mogę wziąć w ten sposób i rzutkę. I to tyle. I dobra, mam to odkryte. Co dalej? Bo no, nie ukrywam, nie za bardzo wiem, co dalej z tym zrobić. Ale dobra, zwierzaki w bitwie. Wezwać zwierzaka, użyj przedmiotu, tak. Kiedy przywołasz zwierzaka, pojawi się przed tobą. Możesz wtedy... Aha. Okej, możemy używać przedmiotu w jego wyposażeniu. Wrogowie zawsze atakują zwierzaka, który jest najbardziej na froncie. Możesz zmienić ich kolejność poprzez przyciąganie ich, ale każdy kosztuje energię. Zwierzaki mają własną energię, ale jeśli ich zabraknie, będą używać tej od naszej postaci, czy od portret, czegoś tak samemu, no znaczy z automatu. Dobra. Okej, i co teraz? A, okej. Dobra, czyli mogę przyjrzeć po prostu zwierzaków jakby atakować się tym podobne. Dobra, to było głupie. Nawet bardzo. Ale w takim wypadku zobaczmy, jak to wyjdzie, jak pokonamy szybko. I totalnie zmarnowałem wiele okazji na różne lepsze zagranie, no ale trudno się mówi. Jeszcze zapomniałem o czymś takim, że można właśnie użyć takiej mocy, żeby to jeszcze lepiej działało, ale dobra. Zginie. Okej, dobra. Jeśli zginie, to zginie. Level up. I... A! Tutaj powiem, że plecaka jest takie dosyć klasyczne. I jeśli chodzi też o przedmioty, mam tu cukierka. Okej. Wydaje mi się, że to może być jeszcze jakaś pozostałość z Halloween. Różdżka, która zadaje 14 obrażeń, ale kosztuje 2 many. Nie mam tyle. Ale dobra, na przyszłość będę zawsze miał. Oraz uszkodzony nożyk, to nie. Mogło być ciekawe. Co prawda co zajmuje 3, więc musiałbym to tak zrobić jakoś. Na razie, ale tak. 4 obrażenia wszystkim wrogom za 1 energię. Ciekawy pomysł. Dobra, no to idziemy w takiej konfiguracji. Nadal po zapychaniu aż po brzegi i... Loch się tutaj zapada. Jakiś nowy efekt. Zaraz zobaczymy, co to będzie. Najpierw jednak pójdziemy dalej i zobaczymy, jakie będą zabawy. Więc tak, Venom Sword. Nieprzydatne to jest. Okej. Właśnie dziwna klątwa. Okej. Tu mamy kryształ taki, który dodaje truciznę, ale nic poza tym tak naprawdę. Tutaj mamy... Kilofa, który pozwala nam zbierać kryształy. Fajne, fajne. Muszę przyznać, że są strasznie słabe. Powiedzmy, te rzeczy, które tutaj widać, więc... raczej podziękuję. Nie będziemy losować. Natomiast jeśli chodzi o jeszcze rzeczy, to zobaczmy, co będzie w skrzyni. Kto wie, może znajdziemy coś naprawdę cennego.
Tego co widzę, to, to jest nawet lepsze. Twoje ten lepsze, po prostu się mamy jeszcze jakieś klątwy, to dodatkowe efekty daje. Dobra. Więc bym schodził resztę, to zdecydowanie nie. Ucz. Klucz może by się przydał. Dobra, wezmę klucza zamiast tego cukierka i możemy chyba wyruszać. Chyba, że sklep ma coś naprawdę ciekawego. I... czy ma ciekawego? Powiedziałbym, że niekoniecznie. Ja się nie jestem to złe rzeczy pod żadnym względem, ale... no nie powiedziałbym, żeby to było aż takie super. W takim wypadku idziemy po prostu... zobaczyć co po prostu... co, jak, gdzie, kiedy będzie, jeśli chodzi o wrogów. Pierwsze co, to mamy tu jakiegoś nowego wroga, którym jest... Bearded Dragon, czyli jakby... Smok brodaty? Nie do końca wiem, o co chodzi, ale dobra. Nie przejmujmy się tym póki co. Po prostu... to zadaję w takim wypadku 5, tak. Jeszcze 2, tak jest, będzie 10. Za mało, żebyśmy byli w stanie to pokonać. No ale i tak nic lepszego nie zrobię, więc niech będzie w ten sposób, że po prostu właśnie spróbuję. Może przy okazji tego, kto wie, może jakieś super przedmioty dostaniemy. Aha, klątwa. Okej. Nie jest tak źle. Zwierzak niestety dostaje obrażenia, to musimy po prostu zniszczyć i tyle. Niestety widzę, że zwierzaki się nie leczą pomiędzy pojedynkami, co jest kiepskie. Tak, samo replikujący się miecz niepotrzebny. Nożyk zawsze mile widziany. Jeśli chodzi o inne rzeczy, to... ja wiem, czy jest coś lepszego. Tutaj, więc... może porzucę to i tam... hełm? Zwierzakowi? Wiem, że dziwne, ale... no. Trzeba po prostu próbować różnych... nie bądź bardziej typowych technik i... 5 złota. No a tam, jak przeszliśmy tutaj, to widzę, że nie będziemy mogli zajrzeć. No okej, czyli są takie po prostu rozwidlenia. Decyzyjne. Nie powiedziałbym, żeby to było coś super interesującego, no ale dobra, może być. I... tak, co dalej? Jakieś wydarzenie najpierw? Dostalibyśmy... tasak, gdybyśmy mieli... jedzenie. Niestety nie mamy. Tak. Mała pszczoła i królik. Dobra. Standardowo zaczniemy od czegoś takiego. Ma 8, czyli jeszcze trzeba jeden atak zrobić chyba? Mhm. Ale dobra, niestety nie więcej nie zrobimy. I tak otrzymam obrażenia. Mam tu dużo obrażeń. Zapomniałem jeszcze rzucić nożyka. Czy to by nam zmieniło coś? Nie, nic by nie zmieniło. No ale dobra, nie przejmujmy się tym, jakoś to będzie, musi być. I z tego co widzę, to tak, mogłem wcześniej pomyśleć i przestawić tam po prostu zwierzaka. Ale oczywiście nie myślę. Czemu? Zwierzak mi dostał energii? Coś mi to wytłumaczy? Tak siedzi z tyłu. Dobrze, że to zaczyna z jedną energią, ale nie regeneruje jej, to wtedy kiepsko. No ale dobra. Może się mylę? A może nie. Zaraz się przekonamy. Może to po prostu też być bug, bo w sumie ta postać dopiero co wyszła. I mamy level upa. Okej, kolejnego zwierzaka. I... aha. Albo mi się wydaje, bo tak, faktycznie po prostu... jak to się nazywa? Wszystkie zwierzaki potencjalne to będą arbale.
Ale dobra. Nie będę się tym przejmował. Nie jest aż tak źle. Pod tym względem... Tak, tak, może? Chociaż... A, tak będzie lepiej. Co my tu mamy jeszcze? No, fajne. Fajnie wykorzystane miejsce. Bot... nie, nie, nie ma sensu. Dobra, tu mamy dwa zwierzaki. Będę jakkolwiek skorzystać z tego, że to są dwa zwierzaki. Nie mam pojęcia. Bardzo możliwe coś znaleźć, że się okaże, że tak... Będę mógł tylko jednego przesuwać. No, ale jeśli można dwóch, to będzie fajnie. I tak, zaczynamy od tego. On sam w sobie nie ma energii żadnej. Okej, czyli można mieć dwóch. O, tak to powinno być. Zlamiłem przez to, że tam źle przestawiłem, no i teraz nie będziemy mogli już nic zrobić. Trudno. Otrzymamy dużo obrażeń. Będzie kiepsko. I tak samo, motyl nie dostaje energii. Ale rozdaje energię pozostałym, więc... Okej. Okej. Czyli jeśli chodzi o tą postać, tutaj będzie w sumie jeden tylko cel. A jak to się nazywa? Dobrze zarządzać zwierzakami. No, w sumie jak tak myślę, to tak. To jest chyba jeden, jedyny i zarazem najważniejszy cel. Kojarzę, żeby to było coś innego tego typu. Istotnego. Zapominam, że w sumie on w plecaku też ma. Rzecz, którą może za darmo używać. Czyli ten nożyk. Tego nie użyję. Raczej, ale... Ale tak, jeśli chodzi o inne rzeczy, to właśnie... Zawsze chociaż... Tak, można próbować i... Nowy przedmiot. Kolejny kamień many. Co by w sumie pozwoliło zaryzykować z czymś takim? Tak. Tak. Byłbym w stanie wystrzelić z takiej różdżki, tylko to byłoby, jeśli się nie mylę, raz na bitwę. No i co, nie jest najlepsze? No, można by było, ale nie, nie. Poprzednia konfiguracja była, moim zdaniem, wydajniejsza. My z tego po prostu ten klucz bym przerzucił tam może i jakoś tam przemyślał, co dalej. I dobra, a czy tutaj możemy wepchać to? Jeśli możemy, to w sumie czemu nie? Okej, jak lata, to będzie wypychał wszystko. I raz na rundę takie, albo raz na rundę takie. Dobra, w ten sposób to zrobimy. I jeśli chodzi o inne rzeczy, to... tak, tobie na razie to zabieramy. Tu będziemy mieć tą różdżkę, jej. A jeśli chodzi o inne takie właśnie kwestie, to póki coś z tym nie przejmujmy, więc tak. Też nie to wezmę, bo kto wie, czy nie będziemy musieli leczyć ich. O, jeszcze. Właśnie, gdyby tak to zrobić. W ten sposób mam tu taki potężniejszy strzał. O, załatwione. A jeśli chodzi o ten hełm, nie potrzebujemy go w sumie. Może inaczej przydałby się, ale no nie zwierzakom. A my nie mamy miejsca. Dobra, idziemy tutaj, zobaczyć co to jest. I tu jest jakiś wróg, którego... Który wcześniej spał, a teraz jakby się przebudził. Okej. Otrzymam obrażenia. Jeśli wezmę zwierzaka, więc musimy na razie po prostu zrobić w ten sposób. Liczyć na to, że będzie jakaś runda, kiedy będzie bił mniej. Jest taka runda. Tylko znowu się wezmę zwierzaka, to zwierzak trzyma obrażenia. Więc to też nie. No i znowu trzy, no. Nie jestem w stanie nic zrobić tutaj, tak naprawdę się nie chcę trzymać obrażeń. No, on ciągle albo trzy ataki, albo obrona i dwa ataki.
Czyli tutaj, żeby nie otrzymać obrażeń, musiałbym naprawdę zainwestować lepiej w zbroję u siebie. No dobra, no, mój błąd i... Mój błąd też drugi, że nie mogę tej różyczki nawet użyć. No co różno się mówi. Okej, w takim wypadku pierwsze co to... przywam motyla. Przesunę go. Tak, raz na rundę, za darmo, więc co teraz używam. Dwa bloki, żeby jak najmniej tych obrażeń dostać. I teraz tak, wzywam jeszcze tego tutaj. Jego przesuwamy tam, bo trzeba. I atakuje za 29. Może maksymalnie 21. No cóż. Tutaj już nic nie zrobimy, czyli tylko to. No. Widać, że ta postać nie jest stworzona dla mnie. Żeby nie było, że tutaj będę teraz ją krytykował, że to nie jest dobra postać czy coś. Nie jest dla mnie. Tyle w temacie. Czy jest to zła postać, czy nie, to już zostawiam wam do zdecydowania. Ja tylko stwierdzam to, co stwierdzam, czyli to, że jest to postać nie dla mnie. No, jak będzie dalej, to jakby przekonam się później. I teraz tak, za 4 energie mogę coś zrobić. Nawet mogę zablokować wszystko. A teraz już nawet nie mam jak tego zablokować, więc... Jedno co mi pozostało, to mieć nadzieję na to, że jakoś to przebijemy. No, na szczęście się udało. Chociaż nadal ciężko będzie. Nazywana. Nie czuję, żeby naprawdę to była postać dla mnie. Jak to zapewne powtarzam, po raz nie wiadomo który. Coś więcej co mogę dodać? Chyba nie. Po prostu idziemy. Tak, po tym odcinku nie wiem, czy będę więcej jakoś korzystał z tej postaci. Może tak, może nie. No niech będzie. Jako, że broń jest, no, dosłownie na wszystkich, to wydaje mi się, że to będzie cenne. Dodatek? Oczywiście, że krabomik, jakby inaczej. Piękny strzał. To jest tak, leczy mi się za... za 10. I tak... Jeszcze, jak to zrobię, to chyba dostaniemy dodatkową energię od razu? Tak. Okej. To w sumie jest najlepsze rozwiązanie tego wszystkiego. Jeśli coś wymaga od nas użycia 4 energii, żeby przesunąć, to motyl pozwala nam to zrobić od razu, bo on od razu daje nam tę jedną energię. Jest fajnie, okej. Tak. I teraz się nie musimy niczym przejmować. Bo jak wiadomo, jak to się nazywa. Czy jak widać, po prostu krab by teraz się blokował, a blokowanie nie jest niczym takim... wielkie. A i właśnie, też nie wiem, czy nie zwróciłem tu uwagi wcześniej za bardzo. Ale patrzcie, monety są w końcu... No nie w plecaku, nie zajmujemy nam miejsca. Super. Dla mnie to jest super, naprawdę, bo... No nie ukrywajmy. O! Fajne. Fajny sposób na to, żeby powoli zwiększyć skuteczność naszych zwierzaków. Ale tak, fajne, bo zawsze... Żal mi było brać po prostu... Jak to się nazywa? No monety, przez to, że było zawsze za mało miejsca na jakieś inne przedmioty, które wydawały mi się cenniejsze. No dobra, mam tu jakiegoś nowego chyba. I... on był tu już od zawsze. Dobra, czyli łącznie daje to... Tyle, że potrzebujemy 3 tarcz, bodajże. Tu się trzeba zasłonić, więc... no niestety... W tej rundzie będę musiał odpuścić sobie. A tutaj będzie klątwa. Tyle. Dobra, co jestem w stanie spokojnie. Na pewno przynajmniej motyle zarzucić. To do reszty pewien nie jestem. Dobra, mam 2 energie. Co oznacza mniej więcej tyle, że... albo zablokuję, albo będę atakował. Nie pokonam żadnego z nich. Okej, to zrobię tak, przynajmniej. Trochę marnotrawstwo, no ale okej. Przynajmniej ten, nie będę musiał się bać otrzymania obrażeń.
I miejmy nadzieję, że klątwa, którą tutaj dostanę, nie będzie zbyt irytująca. No, nie jest. Bo na szczęście żadnych broni szczególnie tutaj nie mam. Więc tak. I teraz... To dwie energie niestety aż... Ale no, zniszczymy to. Więc tak... Tutaj będzie tyle, żeby trzeba wykorzystać. Otrzymamy niewielkie obrażenia. Trudno się mówi. No ale tak. Najmniej... No. Mimo wszystko udało się wygrać. No i level up. W końcu. Powiększanie plecaka. Co prawda mogę tylko swój. Co powoduje, że tak nie jest to może najlepsza opcja moim zdaniem, ale... A tak, tak... Tylko dwa pola. Okej. Okay. Fajnie byłoby też właśnie mieć opcję dać zwierzętom więcej o miejsca. Okej, okay, zadaję 10 obrażeń. I na dwie bitwy się blokuje. Zdecydowanie lepsze niż to, co było tam. To nie jest aż takie potrzebne. Ale z drugiej strony 3x3, więc to daje manę. A to oznacza, że możemy zrobić taki piękny trik. Żeby to wstacić i używać tego po prostu do generowania many. No. Wielkiej filozofii w tym nie ma, ale zawsze coś. I tak... nie mogę więcej wziąć. Tutaj nie ma miejsca. Dobra, co tutaj sobie weź? Czemu by nie? Czemu? Nie, nie możemy tego zmienić niestety. Ale chcemy sprawdzić... Albo nie, możemy, możemy. Na razie to odłożę. Chcę sprawdzić, czy topór zareaguje na tamto. Nie zareaguje, okej. Okay. To jest dobra wiadomość. Bo jest to sensowne, jak najbardziej, że topór nie reaguje na pancerze, których nie mamy przy sobie, które powiedzmy noszą zwierzęta. Więc dobra, fajnie, fajnie. I vice versa też. Więc tak, no, mnie się podoba. I co my tu mamy? Wymień przedmiot na rzadszy tego samego typu. Okej, okay, no, toporek wymieni na lepszy. To nie jest to samo. Chociaż dobra, chyba rozumiem. Chodziło tego samego typu w kontekście broni. Broni z tym podobne, więc tak. Bardzo możliwe. Dobra, niech będzie. Jeśli będzie trzeba podkreślić zwierzaka, to zawsze będziemy mieć takie opcje. No i idziemy. Minął krypty. I też minął pewnie tego epizoda. No nie uważam, żeby trzeba było przedstawiać wszystko całkowicie na tym epizodzie. Tak. Po prostu... siadam, co pozwala zrobić tak. I mam motyla. Dodatkowy blok, czemu nie? W następnej rundzie będziemy mogli już wyciągnąć za to i jego też. Mhm. Jeden blok. I tak, dwa strzały z tego. Jeden blok wystarczy. Nie wystarczy. Jeszcze jeden blok. Zobaczmy, kto dostanie życie. Tak jak myślałem, on. Dobra. Czyli... tak, logiczny to jest mniej więcej, jak to działa. I dobra, 8 obrażeń. W takim wypadku oznacza to 2 bloki. Tak. A tak, tego typu to już 9. Tego typu to daje 10. I jeszcze 4 obrażenia w ostateczności. Powinniśmy być w stanie mu zadać... czym nie jeszcze? A ogólnie trochę obrażeń. Dobra, daliśmy radę. Chyba go pokonamy bez problemu. O, dwie ósemki. Znaczy dwie dziewiątki nawet, co znaczy, że potrzebujemy 3 bloków. Hmm? I tak, oczywiście, że to. To już daje 20. Jeśli użyjemy następnego, to będzie 22. Co znaczy, że będziemy potrzebować jeszcze jednego bloku. Okej, okay, więc można użyć tego. Bo miał on energię, no i tutaj blok. Świetnie! Świetnie zrobione. Jesteśmy w stanie nieźle tutaj działać, muszę przyznać. Okej, 3 bloki.
Jedne co to tylko tyle, że tak... Tutaj muszę przyznać, zdecydowanie... Zdecydowanie lepiej to będzie działać, jeśli się już trochę pomyśli, ogarnie, na spokojnie gra. Ja tutaj podchodziłem do tego jako kompletny nubek, który nie wiedział co, jak, gdzie, kiedy, więc no, pamiętajcie o tym. Postać może być dużo lepsza niż ja tutaj to przedstawiam. Tak, 28. Niestety atakuje nas za 30. Są dwa obrażenia przejdą, ale tylko dwa, więc no. Dlatego na razie nie będę po prostu nadużywał ataków. Mamy 28. Mam 28. To jesteśmy w stanie spokojnie zaatakować w ten sposób. I jeszcze wyblokować wszystko. Dobra. 44. Dużo, ale coś tym teraz razem będę tym przejmował. W sumie już dawno pewnie tak mogłem zrobić. Ale nie myślałem jak zwykle. I tak. Artefakt. Za zużywalne rzeczy, co? Nie, nie i... Totalnie nie. Słabe te artefakty. Nie bym to ukrywał, ale... wezmę kanapkę, jak już. I... Może warto byłoby właśnie teraz przemyśleć układ niektórych rzeczy. Popatrzcie, jeśli zabrać by motylowi... zmieniam, to teraz jest tutaj jeszcze przez dwie bitwy zablokowane. Szkoda. Ale tak, ogólnie właśnie miałem pomysł, żeby tu zabrać motylowi w taki sposób. Te rzeczy i spróbować właśnie lepiej ułożyć na tutaj. Jakieś takie właśnie bronie czy coś, to mogło być ciekawe. No. Dwa wampiry z mój trzy broń i trzy ataku. Fajne, na przykład można właśnie taki rezultat sobie robić. Nie jest to do końca to, czego szukałem, no ale zawsze coś. I uwaga, tutaj śmierć to. Cztery obrażenia wszystkim wrogom. Tylko cztery, bo to się nie liczy. Cztery znowu? To nie było pięć w tym innym? Cóż, tak to zrobić i... siedem. No. Widzicie, jest tutaj trochę miejsca na zabawę w różne konfiguracje i tak dalej. To jest trochę trudniejsze przez to, że jesteśmy właśnie podzieleni na te plecaki zwierzęce, pooddzielane od siebie. Ale tak, ja tu nie będę przedłużał, bo nie ma co. Po prostu na tym kończymy. Tak, kolejny epizod będzie, rzecz jasna, jak już, jak to się nazywa, no jakaś kolejna aktualizacja wyjdzie, to w sumie wyrzucę też. Czy będę więcej grał tą postacią? Jak mówię, na razie nie mój typ. Jak będzie później, przekonam się później. No, a na ten moment ja już będę kończył. No i tak, mam nadzieję, że wam się podobało i tak dalej. No i do zobaczenia, po prostu trzymajcie się. Hej, hej!